Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie proszę wszystkich o powstanie. Modlitwa na jubileuszowy rok miłosierdzia. Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski, i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący dobry Łot usłyszał zapewnienie o raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanów, jakbyś je wypowiedział do każdego z nas. O, gdybyś znała dar Boży, Ty, który jesteś obliczem widzialnym Ojca Niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc, przede wszystkim przed przebaczenie i miłosierdzie spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie. Niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniu, aby jubileusz miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę na rozpoczęcie tego naszego też nadzwyczajnego sympozjum międzynarodowego pod tytułem Miłosierdzie w duszpasterstwie migracyjnym. Tytułem wstępu, żeby przybliżyć, wyjaśnić, dlaczego taki tytuł naszego spotkania w tym nadzwyczajnym jubileuszowym roku miłosierdzia. Prowadzimy się tu w domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, byśmy mogli pochylić się, pogłębić Boże miłosierdzie i rozważyć to w kontekście naszej misji, naszych działań duszpasterskich, i to nie tylko wobec tych polskich emigrantów, którzy wyjechali z kraju, wciąż wyjeżdżają. Jesteśmy tego świadkami na przykład na tych lotniskach w różnych miastach Polski, ale również chcemy otworzyć trochę szerzej nasze serce i nasze zainteresowanie, naszą refleksję naukową nad imigrantami, którzy do Polski przybywają. Szacuje się, że blisko 1 000 000 osób, cudzoziemców jest w naszym kraju i wciąż te granice są otwarte. Współczesne migracje międzynarodowe stały się zjawiskiem powszechnym i masowym, a od kilkunastu lat w sposób szczególny dotyczącym Polski, zwłaszcza od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej i innych krajów Europy Środkowej, jako nowych miejsc przemieszczeń ludności. Wobec procesów integracji europejskiej i globalizacji, których rezultatem jest m.in. zwiększony napływ cudzoziemców, istotna wydaje się właściwa ocena rozmiarów migracji w świecie i w naszym kraju. Według danych zebranych przez Wydział Ludnościowy Departamentu do Spraw Ekonomicznych i Społecznych Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Poza państwem urodzenia mieszka obecnie na świecie ponad 244 miliony osób. Mimo że Polska pozostaje krajem emigracyjnym, to jak zauważają demografowie, imigracja do naszego kraju jest coraz częstsza. I o tym wysłuchamy w radiach, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Obecnie w Polsce mieszkają przedstawiciele 13 mniejszości narodowych i etnicznych, których liczbę szacuje się na około 1 milion osób. Uchodźcy różnią się od migrantów tym, że ci opuszczają swój kraj dobrowolnie, głównie z motywów ekonomicznych, to znaczy z chęci poprawy warunków swojego życia i swojej rodziny. Migranci, w przeciwieństwie do uchodźców, o których będziemy dziś rozmawiać, pochylać się, mogą w każdej chwili powrócić do domu, bo nie zagraża im niebezpieczeństwo. Ponadto zawsze pozostają pod ochroną swojego państwa. Migracje sprzyjają wzajemnemu poznaniu i są okazją dialogu, jak również do integracji na różnych płaszczyznach się przyczyniają, jak to wymownie powiedział święty Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 2001 roku. Cytuję. Wiele cywilizacji rozwinęło się i wzbogaciło właśnie dzięki wkładowi imigrantów. W innych przypadkach różnice kulturowe między ludnością rdzenną a imigrantami nie znikły, ale obie społeczności okazały się zdolne do współistnienia opartego na praktyce wzajemnego szacunku między ludźmi oraz akceptacji i tolerancji odmiennych obyczajów. Koniec cytatu. Możemy więc rozpatrywać dzisiejsze zjawisko migracji jako bardzo ważny znak czasu, wyzwanie, które trzeba odkrywać i wykorzystać do budowania naszych społeczeństw oraz głoszenia Ewangelii miłosierdzia. Prawo do emigracji łączy się z chrześcijańskim obowiązkiem udzielania gościnności. Kościół nie ma żadnych środków gwarantujących migrantom godziwe życie. Zachęca jedynie wiernych do udzielenia im pomocy. Gotowość przyjęcia z miłością drugiego człowieka powinna być typowa dla ucznia Chrystusa postawa. Jesteśmy zobowiązani do budowania wspólnoty gościnnej i solidarnej, ponieważ w Kościele nikt nie jest obcy, a Kościół nie jest obcy dla żadnego człowieka w żadnym miejscu. Papież Franciszek Bulli Misericordiae Vultus, rozpoczynającej nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, napisał: gdzie Kościół jest obecny, musi się też zaznaczyć miłosierdzie Ojca. W naszych parafiach, w naszych wspólnotach, stowarzyszeniach, ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien tam odnaleźć oazę miłosierdzia. Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła powinno zostać otulone czułością, z jaką kieruje się do wiernych. Koniec cytatu z tej bóli. Duszpasterstwo bowiem obejmuje całe życie człowieka, gdyż powinno się mu towarzyszyć w każdej chwili, szczególnie wtedy, kiedy podejmuje drogę migracji, przemieszczania się. Migracja ze swej natury jest egzaminem wiary emigrantów oraz weryfikacją ich współodpowiedzialności za Kościół i za swoje chrześcijańskie życie. Każda parafia, wspólnota czy dom duszpasterstwa migracyjnego powinien być drzwiami miłosierdzia, radosnym otwarciem się na przyjęcie każdego człowieka w drodze. Nie jest rzeczą zaskakującą, że przypływy migracyjne wzrosły i niosą niezliczone kłopoty i cierpienia dla migrantów, i w określonych okolicznościach często zachęca się i sprzyja się im, aby przyczyniali się do rozwoju ekonomicznego zarówno kraju goszczącego ich, jak i kraju pochodzenia.
Ojciec Święty Franciszek w orędziu na tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który obchodziliśmy 18 stycznia, napisał: u korzeni Ewangelii Miłosierdzia spotkanie i przyjęcie bliźniego przeplatają się ze spotkaniem i przyjęciem Boga. Przyjęcie bliźniego to przyjęcie samego Boga. Wykrzyknij. Nie pozwólcie ukraść sobie nadziei i radości życia, które wypływają z doświadczenia miłosierdzia Boga objawiającego się w osobach spotykanych na naszych drogach. Koniec cytatu. A na koniec orędzie. Franciszek kieruje słowa życzliwości i błogosławieństwa do tych wszystkich, którzy, cytuję, poświęcają siły, czas i środki do posługi zarówno duszpasterskiej, jak i społecznej na rzecz migracji. Czyli czujemy się ogarnięci tym błogosławieństwem, tymi słowami Ojca Świętego Franciszka. Podczas tego naszego sympozjum, w dniu dzisiejszym, który nam daje Pan, piękny, słoneczny dzień, pod tytułem Miłosierdzie Duszpasterstwie Migracyjnym, organizowanym przez Instytut Duszpasterstwa Migracyjnego w Domu Głównym Towarzystwa, chcemy pochylić się nad tematyką troski Kościoła w Polsce o migrujących rodach, którzy się przemieszczają, dziś widzimy, po Europie, poszukują głównie pracy. Ponad 30 tysięcy polskich studentów za granicą. Ale również chcemy się pochylić nad przybywającymi do naszego kraju cudzoziemcami, imigrantami. Stąd też wysłaliśmy zaproszenia do ponad 22 kapelanów imigrantów w Polsce. Kilku potwierdziło obecność w trakcie dzisiejszego dnia, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, mam nadzieję, że dotrą. To tyle tytułu wstępu, żebyśmy mieli takie większe rozeznanie, na czym chcemy się skupić podczas tego sympozjum w tym miejscu, w którym bardzo serdecznie wszystkich tu zgromadzonych witam i pragnę teraz oficjalnie pozdrowić i powitać wszystkie osoby zgłoszone, te, które w trakcie również przybędą, dlatego te oklaski takie burzliwe, serdeczne i radosne dopiero na sam koniec je, na samym końcu je umieścimy. Około godziny 11 przybędzie do nas nuncjusz apostolski, który poprowadzi mszę świętą o godzinie 12 i wygłosi do nas kazanie związane z dzisiejszą tematyką. Bardzo serdecznie i gorąco witam księdza biskupa doktora Wiesława Lechowicza, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa i emigracji polskiej, który mimo tylu trudów i całego tygodnia różnych sympozjów i nawet i pewnych trudności przemieszczania się po Polsce jest z nami obecna. Jednocześnie tu już teraz dziękuję, że ksiądz biskup zawsze bierze i chce brać udział w różnych organizowanych przez nas inicjatywach wspierających naszych rodaków na całym świecie. Serdecznie. Serdecznie witam naszego przełożonego generalnego księdza Ryszarda Głowackiego. Sekretarz generalny jeszcze odpoczywa, bo w nocy wrócił ze Stanów Zjednoczonych, ale mam nadzieję, że go w dniu dzisiejszym po dalekich podróżach pracy za granicą zobaczymy. Bardzo serdecznie witam. W drodze też jest ksiądz profesor, doktor habilitowany Jan Machniak, rektor Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Serdecznie pozdrawiam i witam księdza Mateusza Gardzińskiego, naszego współbrata z Watykanu, prokuratora generalnego i pracownika Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i podróżujących, księdza profesora, doktora habilitowanego Wojciecha Netzla,
który też tworzy Radę Naukową naszego Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego z Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją Uniwersytetu Karola Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Też w godzinach południowych przybędzie ojciec dr Wiesław Dawidowski, prowincja ojców August Janów, który jest jednocześnie koordynatorem kapelanów imigrantów w Polsce. Pragnę powitać księdza doktora Marka Grygiela, też z Rady Naukowej naszego Instytutu z Lublina, pracownika naukowego PUL-u, który będzie moderatorem tej pierwszej części naszego sympozjum. Księdza profesora doktora habilitowanego Bernarda Kołodzienia, też członka Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, który będzie moderatorem popołudniowej części naszego sympozjum. Całym sercem witam siostrę Elżbietę Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, która ze specjalnym przesłaniem tą iskrą miłosierdzia do nas przybywa. W sposób szczególny pragniemy jednak wielu spraw, jednak kilka godzin wygospodarowała na przyjazd do naszej wspólnoty. No i całym sercem, radosnym, pragnę powitać Matkę Generalną wśród misjonarek Chrystusa Króla, doktor Tadę Paczmarek. Całą wspieracie nas tutaj, Chrystusowców, a jednocześnie wspólnie staramy się o pogłębianie naszego charyzmatu i troski o to, by żaden Polak nie zagubił się na obczyźnie. Oczywiście siostrą Janiną Koszyk, wikarią generalną, która też towarzyszy z serca, witam pana profesora, doktora habilitowanego Jacka Kołębelskiego, dyrektora Ośrodka Badań nad Wolonią i Duszpasterstwem Wolonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który również wygłosi w godzinach popołudniowych do nas referat o imigrantach w Polsce. Jakże ciekawy, nowy temat dla nas wielu nieznany, bo często skupiamy uwagę na naszych rodakach wyjeżdżających za granicę, opuszczających jak gdyby swoją ojczyznę na czas krótki czy dłuższy, a mało uwagi, czy tutaj prawie nigdy nie podejmowaliśmy tego tematu przyjazdu do naszego kraju imigrantów. Pan profesor nam tę tematykę przybliży. W sposób szczególny pragnę też serdecznie się pokłonić i powitać księdza Ryszarda Sztylkę, oblata rektora Polskiej Misji Katolickiej w Beneluxie, księdza doktora Zdzisława Malczewskiego, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Cieszę się ogromnie, że tak z daleka ksiądz doktor u nas się tutaj w swoim domu zatrzymał i myślę, że po południu też się podzieli krótką refleksją o przeżywaniu miłosierdzia na ziemi, bo jest korespondentem Radia Watykańskiego. Chciałbym tylko przypomnieć ten znany głos jego życzliwy, często pojawiający się w Radiu Watykańskim, to jest głos naszego współbrata, księdza doktora Zdzisława. Z wielką też radością pragnę powitać księdza Edmunda Druza, prowincjała Chrystusowców z Niemiec, który też obejmuje troską Holandię, Italię, Włochy i Węgry. Niebawem też dotrze do nas pan Leszek Krzyża, Zespołu Pomocy dla Wschodu, który też ma fantastyczne doświadczenie odnośnie pracy i służby troski wobec tych młodych imigrantów, studentów, którzy do Polski przybywają w celach edukacyjnych z różnych krajów. Wiem, że dotrze do nas ojciec Damian Cichy, rewista, konsultor Rady do spraw migracji, turystyki, pielgrzymek Konferencji Episkopatu Polski. Z Katolickiej Agencji Informacyjnej dotrze do nas po 10 pani Małgorzata Szewczyk. Pragnę również serdecznie powitać nowicjat, nasz nowicjat z księdzem magistrem Karolem
Kozłowskim, wszystkich księży wikariuszy, do których wysłaliśmy też oddzielne zaproszenia, którzy posługują w parafie na terenie Polski, dla których też jest to takie spotkanie informacyjne i braterskie. Tym bardziej cieszę się z waszej obecności, bo wy jesteście tą elitą, która niebawem będzie w krajach lub różnych krajach świata starała się o bezpośrednią troskę świadczenia miłosierdzia wobec naszych rodaków. I na koniec całym sercem wdzięczności pragnę powitać sobie właściwie w swoim domu księdza doktora Andrzeja Łusego, rektora i jednocześnie superiora naszego domu ze wszystkimi księżmi, braćmi naszymi i jednocześnie alumnami, którzy też wiele trudu, życzliwości okazali i okazują w przygotowaniu tej naszej sesji tu w naszym domu głównym. Szczególne słowa przysłał do nas, bo nagle się wczoraj zmieniły pewne plany kancelarii pana prezydenta doktora Andrzeja Dudy. Wysłannik na to nasze zgromadzenie minister, ale z przyczyn niezależnych od nich, wręcz przed wejściem do pociągu został zatrzymany i skierowany nagle w nocy na inny wyjazd zagraniczny, dlatego mailem otrzymaliśmy w nocy to serdeczne pozdrowienie szefa gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarza stanu pana Adama Kwiatkowskiego, który bardzo prosił, abym to przesłanie odczytał do wszystkich uczestników i organizatorów sympozjum Miłosierdzie w Duszpasterstwie Migracji. Pragnę to uczynić z wielką radością. Czcigodny księże dyrektorze, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na sympozjum Miłosierdzie w Duszpasterstwie Migracyjnym. Wiem, jak szczególne i ważne jest to wydarzenie dla Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego, Ruchu Apostolatu Emigracyjnego i wszystkich duszpasterzy emigracyjnych i imigracyjnych. Nie mogę być z państwem osobiście, lecz zapewniam o swoim zainteresowaniu i wsparciu. Wasza praca i posłannictwo są również bliskie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzejowi Dudzie, dla którego budowanie wspólnoty wszystkich Polaków jest jednym z najważniejszych celów prezydentury. Kościół od wieku jest promotorem inicjatyw ewangelizacyjnych i kulturalnych na świecie. Często jest jedynym elementem spajającym społeczności naszych rodaków żyjących poza granicami Polski. Praca księży, sióstr oraz braci zakonnych jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej Polaków decyduje się na emigrację. To dzięki Kościołowi katolickiemu rodacy za granicą mają możliwość przekazywania dzieciom oraz wnukom szacunku do wiary chrześcijańskiej, języka oraz polskiej kultury i tradycji. Jestem przekonany, że współdziałanie państwa i Kościoła pozwoli skutecznie rozwiązywać problemy rodaków w świecie, zwłaszcza w odniesieniu do wychowania w duchu polskości i edukacji dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia. Na ręce księdza dyrektora Wiesława Łucika przekazuję podziękowanie dla wszystkich przybyłych dziś do Poznania. Dziękuję za wysiłek łączenia tych, którzy z troską dbają o utrzymanie więzi z ojczyzną, za pomoc w wychowaniu młodego pokolenia Polaków na świecie, za opiekę duchową nad wszystkimi naszymi rodakami. Dziękuję również wszystkim, którzy w Polsce służą ludziom szukającym schronienia w naszej ojczyźnie. Pozwólcie państwo, że w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, złożę wam najlepsze życzenia udanych obrad
i błogosławionych owoców dzisiejszego sympozjum oraz wszelkiej pomyślności i łask Bożych w dalszej działalności. Pan minister Adam Kwiatkowski. I już ostatnie słowa, które pragnę z tego miejsca wypowiedzieć, to przekazuję informację, że patronat honorowy naszych sympozjum objął ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, który bardzo chciał osobiście uczestniczyć, przynajmniej w pierwszej części, jednak jego wyjazd pilny do Rzymu uniemożliwił mu przybycie, stąd też obejmuje patronat honorowy i będzie wdzięczny, jak mi przekazał osobiście, za materiały i jego sympozjum, które przekażemy do jego kancelarii. Patronaty medialne nad naszym sympozjum objęła Katolicka Agencja Informacyjna, tygodnik Niedziela, między innymi tym wyrazem jest ten cukierek tam przysłany od pani Lidii Dudkiewicz, ta krówka niedzielna, gość niedzielny, który też opublikował artykuł, Radio Emaus, wydawnictwo Londianu, redakcja Miłujcie się, te wszystkie materiały, które są wystawione, one są do wzięcia, do zabrania z sobą. I na koniec telewizja Polonia, która też niebawem pokaże się w godzinach południowych, bo będzie specjalny program w najbliższych dniach TV Polonia 24 z naszej konferencji, żeby przybliżyć tę tematykę szeroko naszym rodakom na całym świecie. To tyle z mojej strony tytułem wstępu, dość przydługiego, ale one są konieczne, żeby przynajmniej w jakiś sposób zobrazować to, nad czym chcemy dzisiaj debatować i tych gości, wszystkich, którzy z serca tutaj przybyli, jeszcze raz witam i pozdrawiam. I bardzo serdecznie proszę księdza generała o słowa powitania skierowane do wszystkich uczestników.